Złota polska jesień jest jedyna w swoim rodzaju i urzeka swoimi kolorami. Dlatego to właśnie ona 11 lat temu stała się główną bohaterką konkursu plastycznego. Jesień jest piękną porą roku i jesień jest kolorowa. Wszystkie kolory możemy w tej porze roku zauważyć. I to chcieliśmy pokazać, że nie tylko kolor biały, tak jak zimą, czy kolor zielony dominuje latem, ale jesienią wszystkie barwy tej naszej polskiej pięknej jesieni możemy zauważyć. I taka również jest jesień oczami Emilki, Nady i Marty, laureatek konkursu, które mają wiele pomysłów na to, jak przedstawić najpiękniejszą porę roku. W jaki sposób przedstawiłyś na swoich obrazkach jesień? Ja na przykład bym mogła to zrobić z farby i szyszek. Ja z bibuły. A dlaczego z bibuły? Bo tam można ugniatać. A ty byś co stworzyła? Jaki ty obrazek stworzyłaś? Na przykład można zrobić z szyszki taką myszkę albo sowę. Na 11. edycję konkursu napłynęło ponad 380 prac z różnych zakątków Polski. Każda z nich na swój sposób jest wyjątkowa, dlatego wybór najlepszej był dla jury ogromnym wyzwaniem. Mnóstwo kolorów, fantazji, materiałów, które zostały użyte i wybór był naprawdę ogromnie trudny, żeby wybrać te najlepsze. A co zdecydowało o tym, że akurat te dwie prace zostały uhonorowane i nagrodzone pierwszym miejscem? Dla mnie wskaźnikiem wyboru tych właśnie prac było to, że one są wykonane na pewno przez dzieci, taką tradycyjną metodą, z fantazją, z wyobraźnią, z kolorem. Na pewno wielka jest kreatywność naszych przedszkolaków ze względu na to, że każdy używa różnych technik plastycznych, a więc jest i tu kreska kolorowa, jest i tu farba, jest i tu pastela, jest tu i wydzieranka, wycinanka, wszystkie techniki plastyczne połączone z różnymi metodami plastycznymi, no i oczywiście wszystkie kolory barw jesiennych. Dzieci to wyjątkowi obserwatorzy świata, dlatego warto budzić ich kreatywność. Konkurs plastyczny jesień, wszystkie barwy jesieni jest jednym ze sposobów wydobywania tej niezwykłej dziecięcej energii. Rozwijają zainteresowania, motywują dzieci do dalszej pracy. Na pewno jest to mile widziana konkurencja i chętnie organizujemy, my nauczyciele chętnie organizujemy konkursy i dzieciaki chętnie biorą w nich udział. Staramy się stosować różne techniki, zainteresować dziećmi tym, co lubią najbardziej. Wielki finał tradycyjnie odbył się w przedszkolu nr 34 z oddziałami integracyjnymi. W jesienny klimat małych twórców wprowadzili potopieczni zabrzeńskiej placówki. I